Siema ludziska, słuchajcie, właśnie sobie pomyślałem, że zamiast wpisania postów na twoim krzmarze będę robił filmy na temat premier różnego rodzaju gier, które nadchodzą albo były danego dnia, które to wrzucam, albo były takie duże premiery i tak dalej. Co wy sądzicie o takim rodzaju przekazywania informacji? Jeżeli wam się spodoba, to piszcie w komentarzach na Facebooku i zaczynamy! Until the darkness kills the light. I remember running to the sea. Burning houses and the dreams. I remember running to the sea. Słuchajcie, dobra, od pierwszego z czego zaczniemy to premiera 4 lipca 2014 roku. Royal Quest. Dajmy sobie gdzieś tu, żebyście go nie widzieli. MMORPG rosyjskiej wytwórni Katari Interactive, która ma w swoim wydaniu też Strange Rangers i King Bounty. Gra MMORPG wydana na PC tego roku. Jest ona grą za darmo, więc można sobie wejść na royalquest.com chyba. Ale nie jestem, powiem szczerze, pewny. I zalogować się, zarejestrować i nasz bohater jest wcielony do świata o nazwie Aura. Ta aura jest pełna wojowników, wilkołaków, goblinów, alchemików, wojowników powiedziałem, magików i innego takiego podziwia, że się tak wyrażę. Przedstawiony świat jest na skraju upadku, ponieważ jeden z najpotężniejszych alchemików postanowił się wyrwać z grupy, no i zaczął sobie zabijać, zaczął sobie szukać takiego materiału, którym jest linium, dzięki któremu materiału osoba, która ją trzyma, jest stety albo niestety dla niektórych najpotężniejszą osobą na świecie. Ma nieograniczoną moc, nieograniczone zdolności i tak dalej, i tak dalej. Więc osoba, która jest wodzem tam w tej aurze, postanawia szukać różnego rodzaju właśnie wojowników, magików, alchemików, którzy by oczywiście za pieniądze, za różnego rodzaju przywileje oczywiście zacząć walczyć z tym alchemikiem, zabić go, ponieważ on nie dość, że zabija ludzi, to jeszcze próbuje ograbić cały świat. Nie wiem, czy to słyszycie, ale tam mój pies się drzewo i zaszybka. MMORPG, tak jak wiadomo, pełny, wielki świat, dzięki któremu możemy zwiedzać, odszukiwać różne elementy schowane na świecie, jak to w RPG-ach, CRPG tak zwanych, jak to w RPG-ach możemy rozwijać swoje umiejętności, postacie, robić wszystko, co nam się żywnie podoba. Kolejnym plusem, jaki ma ta gra, jest, nie wiem, czy to było w innych MMORPG, bo powiem szczerze, grałem chyba w jedną, góra dwie gry, Neverwinter i tyle. W każdym razie ten, kto lubi MMORPG, albo mnie poprawi w komentarzu, albo mówię prawdę. Nie wiem, czy było coś takiego, że można było sobie grabić zamki, zdobywać ziemię w MMORPG. Zdobywać ziemię, przywłaszczać sobie różnego rodzaju złoto wyciągnięte z tej ziemi i kupowanie za to złoto różnego rodzaju sprzętu, no to na pewno za złoto było kupowanie sprzętu. Proszę cię, to jest MMORPG, ale chodzi mi o fakt, że to, które my sobie zarobiliśmy, dzięki temu, że zagrabiliśmy to złoto, będę chamski, będę wam zasłaniał, albo nie. Jezusie. Można robić sobie różnego rodzaju budowle na zasadzie rozwijania różnego rodzaju elementów własnego uzbrojenia, czy też jakiś mikstur, czy to różnego rodzaju elementów, które są nam potrzebne do życia w tej grze w danym budynku. Im więcej mamy tych budynków, tym więcej mamy tych budynków. Na dole w komentarzach piszcie, czy takiego rodzaju informacje wam się przydadzą, czy to, co wam przedstawią filmowo, jest bardziej atrakcyjne do tego, które od tego, które pisze postowo, bo mi się wydaje, że to jest bardziej atrakcyjne. Nie dość, że kontakt z widzami, to jeszcze jakaś interakcja dla mnie. Tak więc Royal Quest, dzisiaj 4 lipca 2014 roku na PC, gra za darmo, więc jak coś, to się logujcie, rejestrujcie i powiedzcie, czy ta gra wam się podoba. Zdrowe!
Pierwszy film może nie jest najlepszej jakości, bo robię to w luzacki sposób oczywiście. Chcę się zapytać, czy ogólnie taki typ wideo wam się bardziej podoba, czy posty? Jeżeli posty, dobra, see you soon, teraz krzmarek do 24 lipca, czyli dzisiaj jest czwarty, to dlaczego ja otwieram kalendarz? Dzisiaj jest czwarty, za 20 dni dopiero wróci do streamów, tak więc czekamy na niego, będzie robił fotologa. Nie zrobi wideologa, bo ma nieodpowiedni telefon do tego czegoś. Nie chodzi mi, że ma cegłofon, tylko że niby nagrywa w Full HD, ale wiadomo, stabilizacja jest niestety straszna w telefonie. Dobra, no to słuchajcie. Nie będzie wideologa, ale będzie fotolog, więc ten film będzie na kanale Ametista, więc tak, ja jestem Ametist, dokładnie ja. I jak coś, to komentujcie, subskrybujcie. A jak wam się podoba intro, siemanko! Until the darkness kill the light.